Dzień dobry, witajcie moi drodzy w kolejnym filmiku z serii Wasze pytania, moje odpowiedzi. Ta seria umożliwia Wam uzyskiwanie odpowiedzi na Wasze pytania, które kierujecie drogą SMS do mnie, tutaj przez portal Magiczne Wrota bądź stronę Tip and the Nation. I opcja SMS umożliwia Wam uzyskiwanie odpowiedzi tutaj. Portal Magiczne Wrota. Na dole macie link odsyłający do profilu, gdzie również znajdziecie numer, pod który należy wysłać owego SMS-a. W treści SMS-a poproszę o INT.254. Tutaj wpisujecie skrót, iż chcielibyście, aby odpowiedź pojawiła się właśnie tutaj, czyli IT lub film lub wideo lub wizja. A później wpisujecie swoje imię, swoją datę urodzenia i treść pytania. Jeśli chcecie zapytać o kogoś jeszcze, bardzo proszę o imię i jeśli jest to możliwe, datę urodzenia tejże osoby. W przypadku tipa nie musicie zaznaczać, iż na YouTube tam wszystkie pytania, które są, automatycznie lądują tutaj. Różnica pomiędzy tipem a magicznym jest taka, iż na magicznych uzyskujecie odpowiedź ode mnie w postaci SMS-a z numerem filmu, w którym znajdziecie odpowiedź na swoje pytanie. W tipie niestety nie mam takiej możliwości. Bardzo proszę, aby kontaktowały się ze mną osoby pełnoletnie. Nie stawiam kart na kobiety w ciąży, kobietę w ciąży. Nie odpowiadam na pytania na osoby trzecie, na przykład czy on z nią zerwie, czy ona z nim zerwie, bo ja go bardzo, ją bardzo kocham. A czy oni są ze sobą szczęśliwi? A nie zadajemy tego rodzaju pytań kartom, jeżeli chodzi o moją osobę. Nie wchodzę w energię osób trzecich bez ich zgody. A zatem takowe pytania pomijam, nie odpowiadam i piszę, że nie mogę udzielić odpowiedzi. Używajcie opcji SMS, bo w dalszym ciągu dostaję od Was maile na Magicznych Wrotach z pytaniami na YouTube. Ja takowe pytania z automatu usuwam. Zatem jest tutaj dosyć, myślę, konkretnie, rzeczowo opisana historia, jak zadawać pytania. Jeżeli macie jakieś problemy z tym, piszcie w komentarzach, czy ja, czy ktoś, kto już korzystał z usług właśnie w ten sposób, Wam pomoże. No dobrze, moi drodzy, dziękuję Wam za wczorajsze informacje, zatem tak, wstrzymamy się z tymi horoskopami rocznymi. Jeżeli chodzi o muzykę, mam też informację, że niekoniecznie jest to dobry pomysł, zatem jej nie będzie. Cieszę się, że podoba Wam się nowa scenaria, a to też jest dla mnie wygodne. Dla tych, którzy mnie nie znają, jestem tarocistką Agiatis, mam na imię Magdalena, pracuję z kartami tarota, wspieram się numerologią, karty anielskie, rytuały. A tak to wygląda. Jeszcze jedno, w informacjach do kart, czego ja potrzebuję, abym mogła Wam udzielić odpowiedzi, macie również na dole wypisane. Jeżeli nie piszecie mi imion, tylko same daty, również nie odpowiadam w tym momencie, bo no nie jestem w stanie. O, może w ten sposób. No dobrze, pójdziemy do osoby, która dostała informację, iż pojawiło się pytanie, odpowiedź na pytanie, a takowej nie było. Bardzo podobnie brzmiąca była jakby historia w pytaniu, no zatem przez pomyłkę wysłałam informację. I za co? Przepraszam, już idziemy. Pytanie brzmiało, czy spotkam na swojej drodze mężczyznę, który będzie moim mężem? Jeśli tak, to kiedy i kim on będzie? I pyta Ania. Już patrzymy. Ania. Czy spotkasz na swojej drodze mężczyznę, który będzie twoim mężem? I kim on będzie? Ania. Pokażcie karty. Kiedy spotkam na swojej drodze mężczyznę, który może być jej mężem? Pokażcie karty, jak to wygląda. Już popatrzmy. Jeżeli chodzi o osobę, którą gdzieś tam będziesz układała sobie życie,
Mam tu pokazane, że może to się zadziać do 2 lat, od dnia dzisiejszego. Może to być osoba w Twoim wieku, bądź troszkę młodsza. A tutaj, bo tu jest układ jakby pokazany z historią możliwej rodziny. Jeszcze chcę coś sprawdzić. I teraz tak, mam tutaj do 2 lat, że może ktoś predysponować do tego, żebyś układała sobie z kimś życie, ale życie bez nazywania go mężem, a może w ten sposób, to jest ten układ kart. Jeżeli chodzi o aspekt męża przy tobie, mnie się pokazuje on do 5 lat, zatem do 2 lat jest ktoś, z kim będziesz możliwie myślała, żeby układać sobie życie, możecie również siebie tak traktować, jest to osoba w podobnym wieku, tutaj może się pojawić w okolicach jakby jakiejś uroczystości, tak się poznajecie. Do 5 lat mnie się jednak pokazuje, że ktoś Ci przedstawia tego właściwego partnera na życie. Jest to osoba dużo starsza od Ciebie, osoba, która gdzieś tam zostanie Ci przedstawiona przez grono Twoich znajomych i wtedy jakby po roku, po jakby Waszym poznaniu Wy się już deklarujecie. Zatem taka jest tu podpowiedź, zatem tak, będziesz miała taką osobę przy sobie. Pozdrawiam Cię bardzo, bardzo, bardzo serdecznie. I teraz tak. To nie jest to. Miałam też pytanie o zmianę. Pytań. Zgodnie z Twoim zaleceniem we wczorajszym filmiku z odpowiedziami na mojego SMS-a. Okej, okay. Jeśli tak, może poproszę o jakąś Wam o tym mężczyznę, by wiedzieć, jak go rozpoznać. Dziękuję, pozdrawiam serdecznie. Czy w życiu wejdziesz w stałą i szczęśliwą relację z mężczyzną w trwały związek? Dobrze, Beata. Czy w życiu jeszcze wejdziesz w stałą i szczęśliwą relację z mężczyzną w trwały związek? Pokażcie karty. Czy wejdziesz jeszcze w stałą, szczęśliwą relację z mężczyzną? Pokażcie karty. Tak, na trzecią jesień od dnia dzisiejszego. To jest ta jesień, tu jest ta trzecia jesień, mi się pokazuje. Jest to osoba, która będzie bardzo pracowitą, osoba, która jest stabilna finansowo, osoba, która też w jakiś ten sposób budowała sobie swoje imperium, nie miała zbyt wiele czasu na to, aby trwać w związkach i teraz jakby ta osoba jest gotowa na to. Zatem tak, osoba, która być może przemieszcza się, być może pracuje w logistyce, w każdym razie jest to mężczyzna, który jest stabilny zawodowo, finansowo, ale mi się pokazuje tutaj tak jakby historia jego zawodowa jest związana coś z środkami transportu. Zatem może to być przemieszczanie się, czyli logistyka również. Jest to możliwa historia na przykład, że posiada firmę transportową na przykład. W każdym razie ktoś taki mi się tutaj jakby pokazuje przy Tobie. Również może to być osoba, która pracuje przy odszkodowaniach z środkami transportu. Zatem no coś takiego mi się tutaj rysuje i jest ta osoba na trzecią jesień od dnia dzisiejszego przy Tobie i to jest osoba, która da Ci szczęście. Tak to jest pokazane. Pozdrawiam Cię bardzo, bardzo serdecznie. Mam tutaj pytania od Karoliny. Już będę szła z odpowiedziami. Dzisiaj troszeczkę korespondowałyśmy. I pytasz tak. Kolega zaproponował mi pomysł. Powiedział, że okej, okay. Sprawdź, czy on jest osobą, której możesz ufać, jakie są motywy działania, czy kiedykolwiek przeprowadza się. Już patrzymy, czy możesz mu ufać, jakie są jego prawdziwe motywy działania. Czy są to motywy działania tutaj jego? Jak jest na dzień dobry, on tu pokazany.
Jeżeli chodzi o jego osobę, mam tutaj pokazane, jakby nie widzisz całości w tejże sytuacji. I teraz tak, karta jakby faktyczna jest pomoc. Karty też pokazują, żeby tutaj trzymać dystans z jego osobą i ten dystans jakby nie będzie, gdy będziesz trzymała dystans, nie będziesz miała się jakby czego obawiać z jego strony. Mam też pokazane, że możesz usłyszeć na jego temat coś, co cię zaniepokoi. Takie mam wrażenie, patrząc w kartę. I teraz tak, on jest jakby na wpół dostępny, czyli osoba, która gdzieś tam nie będzie warta energii, jeżeli by wam przyszło do głowy coś tam jakby składać. W każdym razie nie mam nieuczciwości z jego strony, która miałaby się rysować tak bezczelnie tutaj. Dystans jest kluczem do sukcesu w tejże historii. Czy kiedykolwiek przeprowadzka do tego miejsca będzie dobrym pomysłem? Kiedykolwiek, owszem, bo karty pokazują, że będziesz miała szansę, żeby w to miejsce jak najbardziej się przemieszczać. Jeżeli chodzi o kwestię uczciwości tej osoby w tymże czasie, ja mam wrażenie, że ty już pytałaś o to, o tą historię mnie. Nie jestem pewna, ale coś mi w głowie świeciło, że już takie pytanie było zarysowane. Zobaczymy, czy w tym czasie on był wobec ciebie szczery. Czy w tym czasie on był wobec ciebie szczery? Czy w tym czasie on był wobec ciebie szczery? Czy w tym czasie on był wobec ciebie szczery? Mam tu pokazane, jest karta siódemki mieczy. Siódemka mieczy mówi o półprawdach. Czyli jakby, ale siódemka mieczy to nie jest takim stricte oszustwem na zasadzie cios w plecy, tylko to jest tak, bo nie zrozumie. Bo to jest przy siódemce mieczy, to jest karta, która mówi o tym, że czasem nie mówimy wszystkiego, bo ta osoba nie zrozumie, pochopne informacje wyciągnie. To jest tak jak dzieciom, wszystkiego nie mówimy, bo obawiamy się, że one są jeszcze za małe na pewne informacje. Zatem nie mam nieszczerości takiej perfidnej, ale tak jakby obawiał się, że ty czegoś nie zrozumiesz. Zatem taka jest tu informacja na ten czas. Mhm. I to jest, czy możesz sprawdzić, czy to jest on tą osobą, która powróci w grudniu? Czy to jest on tą osobą, która powróci do ciebie w grudniu? Pokażcie karty. Czy on jest osobą, która powróci z przeszłości do ciebie w grudniu? Czy to jest on tą osobą, która powróci do ciebie w grudniu? Nie, to nie jest on. Według kart nie. Kim będzie ten nowy mężczyzna? Czy ja go znam, czy ja go rozpoznam? Jeżeli jest nowy, to go nie znasz, a jak go rozpoznasz, to przyjdzie na to czas. Docelowy ma być w tym, jakby w tej historii, i uwierz mi, moja droga, że im mniej wiesz w tym momencie, tym lepiej jest dla ciebie. Zadzieje się i nie drążmy historii, która już raz została odkryta. Zatem ta informacja, kim będzie ten mężczyzna, jeżeli karty chciały wtedy pokazać, to zostało wyciągnięte. A jeżeli nie pokazały, to znaczy, że masz tyle wiedzieć i kropka. Zatem tyle mogę ci pomóc w tym momencie. Pozdrawiam cię bardzo, bardzo, bardzo serdecznie. Taka jest tu odpowiedź. Dobrze. Idziemy na tipa. W takim razie jeszcze. Mhm.
godziny wysłane i teraz nie wiem, czy wysłałam, a czy była odpowiedź na to pytanie, czy też nie. Znajomość z osobnikiem. Co myśli, co, czy cokolwiek może z tego być, czy może nie zawracać sobie tym głowy. Dobrze, już patrzę, czy z tej znajomości coś może być. Co on o tobie myśli, czy coś z tego może być. Co on tu wnosi, co on tu ma w głowie, co on tu ma w sercu, co on będzie chciał zrobić i co on ukrywa. Zobaczymy, jak to się tu rysuje. Mam tu pokazane, że jego głowa jest pokazana jakby przynależna jeszcze gdzieś indziej, do czegoś lub kogoś innego. A tutaj, czy może coś z tej relacji być? Mam wrażenie, że nie do końca, bo ktoś tu będzie chciał Was rozdzielać. A taka jest tu podpowiedź w kartach dla Ciebie. Zatem warto w tejże historii skupić się być może na luźnej znajomości niż historię, która mówi o przyszłości, bo to jest jakby transformacja, to jest karta osoby, która będzie bardzo mocno starała się to jakby też rozdzielać, a on w głowie jest mi pokazany jako przynależny do kogoś innego, zatem mam wrażenie, że nie ten czas i nie ten moment na Was, o w ten sposób. Pozdrawiam Cię serdecznie. I co on o tobie myśli? Jeżeli chodzi o kartę, to co o tobie myśli, bo też jakby nie odpowiedziałam, jesteś pokazana w cesarzu w jego głowie. Cesarz to jest, a możesz być osobą przez niego widzianą jako ktoś, kto twardo stąpa na gruncie, czasem być może takie historie, gdy widzi mężczyzna w głowie kobietę jako cesarza, czyli wie co robi, wie jak zrobić, ale może też nie dźwignąć tej sytuacji. On, jako on. Zatem taka jest tu podpowiedź od kart. Kolejne pytanie od innej już osoby. Jak rozwinie się znajomość z... i pyta Alicja. Jak rozwinie się znajomość z... On, co on ma w głowie, co on ma w sercu, co on chce zrobić. Jeżeli chodzi o jego osobę, mnie jego emocje i myśli martwią ze względu na to, że są takie poranione, takie zlęknione, ale też jakby ktoś w jakiś tam sposób go oszukał, bądź on się tak czuje oszukany tu w tychże historiach. Niepozamykane jakieś sprawy z przeszłości mogą Was tutaj poróżnić. Jesteście osobami karmicznymi, musieliście się tutaj spotkać. Jedno z Was może uważać, że nie zasługuje na drugie, czy też w jakiś tam sposób nie do końca gdzieś tam mogę uwierzyć, że to jakby się może też realizować. Jeżeli chodzi o to, jak się rozwinie ta znajomość, mam wrażenie, że historie, które są tymi, nazwijmy to takimi przyziemnymi, mogą Was poróżnić, czy to sprawy pracy, czy to sprawy majątku, czy to sprawy finansów, czy inwestycji w pewne rzeczy, priorytety, to Was może poróżnić. On bardzo chce stabilizacji, ale nie umie jej jakby zrealizować z jakiegoś tam powodu, a on w ogóle mi się pokazuje nadwrażliwy na tą chwilkę. Taka jest tu podpowiedź od kart. Pozdrawiam Cię bardzo, bardzo serdecznie. I dzisiaj dużo pytań o miłość mamy od Joanny również. Jak potoczy się nasza relacja? Dobrze. I pyta Joanna. Jak potoczy się Wasza relacja? Okej. Jak potoczy się Wasza relacja? Jak potoczy się Wasza relacja? I
teraz tak, on, co on ma w głowie? On ma mylny obraz Twojej osoby. Może też również szukać jakiegoś ideału, który na tą chwilę jakby i w ogóle może nie istnieć. A w sercu chce zmian tutaj. Idzie w kierunku osoby, z którą gdzieś tam mają w głowie, tak? Głowa i idzie do tego, w tą stronę, jak się potoczy Wasza relacja tutaj. Sprawy emocjonalne gdzieś tam mogą Was poróżnić, bierność, jakieś lęki tutaj. I jeżeli nie zmienicie schematów zachowań, ta znajomość się rozkruszy, rozproszy tutaj. I teraz tak, co ma w głowie? Mylny obraz Twojej osoby, bądź zauroczył się obrazem Twojej osoby, a nie tym, jaką jesteś na co dzień. W sercu chce czegoś innego. W zamiarach mam to pokazane, że on będzie chciał tworzyć coś stałego, ale z obrazem tej osoby. A to, co Was jakby poróżni, kartę emocjonalności, psychiki, to też może stanowić jakiś problem. To, co Wam przeszkadza, karty pokazują tutaj historie związane z dziećmi, przy dzieciach, ale również i ktoś jest bardzo zakompleksiony i te jakieś blokady wewnętrzne mogą utrudniać realizowanie się w tejże historii. Mała dojrzałość emocjonalna, zazdrość też tu może w jakiś ten sposób Was poróżnić, co finałem jest ukazanie tego, że się to rozprasza. Pozdrawiam Cię bardzo, bardzo serdecznie. Dzień dobry, poproszę o horoskop na grudzień i styczeń na relację z moją. Powiedziała Pani, że dopiero w grudniu zajdą pozytywne zmiany, ponieważ wtedy on sobie poradzi z emocjami. Pokażcie karty w grudniu i styczeń, jak może wyglądać relacja z tąże osobą. Grudzień, nowa jakość, tutaj nabierze to też jakiegoś tempa, mam wrażenie. I jakby nie przyspieszać pewnych rzeczy, bo to jest tak, zrobi dwa kroki do przodu i te dwa kroki do przodu mogą zostać tymi dwoma krokami i nie oczekiwać, że coś więcej się jakby będzie rysować, bo on tak jakby nałoży sobie kajdany, bo coś idzie za szybko, coś idzie za szybko i będzie chciał pewne momenty zatrzymać i taka jest historia tutaj. Mam też pokazane, że w styczniu może się pojawić ktoś jeszcze do Ciebie. Zwróć proszę na to uwagę. Również mam pokazane tutaj postać jakiejś kobiety, która się tu może w jakiś sposób udzielać, jeżeli chodzi o Twoje życie. I teraz tak, jeżeli chodzi o kwestię Twoją z nim. Nowa jakość, może być też, zwróć uwagę na zdrowie u siebie, tu, bo mi się w grudniu pokazuje jakiś dyskomfort, tu nabierze to tempa, tu masz się wykazać dojrzałością i tu jakby ta dojrzałość będzie zatrzymanie, żeby tego nie przyspieszać i tu się pojawia również ktoś do Ciebie poza tą osobą, o którą pytasz. Pozdrawiam Cię bardzo, bardzo serdecznie. Idziemy na magiczne wrota, moi drodzy. Okej. To nie jest na YouTube. Dzisiaj poodpowiadam na resztę tych pytań, które nie są na YouTube. Postaram się w każdym razie. Film Anonim. A co powinnam teraz zrobić? Wyciągnęłam rękę, kiedy zrealizuje się kontakt z jego strony. Ja już wielokrotnie mówiłam, że zadawanie pytań w kontekście co powinnam nie jest dobrym, bo to jest takie jakby zrzucenie odpowiedzialności na historię, którą słyszycie. Karty pokażą, jaka historia będzie możliwa. A wyciągnęła się rękę, kiedy zrealizuje się kontakt z jego strony. Pokażcie kartę. Wyciągnęła rękę i kiedy może się zrealizować kontakt z jego strony. Pokażcie karty. Pokażcie karty. Kiedy? Do końca października, mam wrażenie, powinien się zrealizować kontakt. On jest teraz przyblokowany, ale tu mi się pokazuje jako coś, co może się zrealizować po jego stronie. Zatem tak, to widać w kartach. Pozdrawiam Cię bardzo, bardzo serdecznie.
Idziemy dalej. A czy do końca tego roku zmieni się coś w moim życiu uczuciowym? Czy do końca tego roku u Wasi zmieni się coś w życiu uczuciowym? Czy do końca tego roku coś się zmieni w życiu uczuciowym? Wasia. Czy do końca tego roku coś zmieni się w Twoim życiu uczuciowym? Wasia. Czy do końca tego roku? Ja powiem tak, jeżeli chodzi o kwestie uczuć, mam tu pokazanych osobników, które gdzieś tam mogą w Twoją stronę zmierzać i pod koniec grudnia może coś zaiskrzyć, ale ja mam pokazane, to jakby się pojawiło i mogło nagle gdzieś tam umknąć to. Nie wracać do spraw z przeszłości. Mam też pokazane, że może przedstawiać Tobie kogoś nowego, inna kobieta, ale ten mężczyzna jest wtedy w relacji, kiedy on chce, także decyduj, czy się godzisz na taką historię, czy też nie. W listopadzie może być trudny czas emocjonalny dla Ciebie. Zwróć uwagę na zdrowie przede wszystkim. A jeżeli chodzi o grudzień, mam pokazane tutaj coś, co się może zadziać, ale też w jakiś tam sposób może być i ubytek. Tak jakby, nie wiem, emocjonalnie wow, a fizycznie niekoniecznie blisko. Taka jest tu podpowiedź w kartach. Zatem coś będzie się tutaj realizowało. Dużo będzie zależało od tego, jakie Ty decyzje podejmiesz w tym czasie. Pozdrawiam Cię bardzo, bardzo serdecznie. Idziemy dalej. To nie jest na YouTube. YouTube. Czy prawo jako kierunek studiów jest dla mnie dobrym wyborem? Czy prawo jako kierunek studiów, nie pisz daty skróconej, tylko pisz cały rok, moja droga, bo sobie ucinasz energię. Czy prawo jest jako kierunek studiów jest dobrym dla Ciebie wyborem? Okej. Może to być formą odpracowania dla Ciebie pewnych rzeczy, ale zobaczymy. Czy prawo jest dobrym kierunkiem studiów dla Ciebie? Jeżeli chodzi o kwestię tego, czy jest dobrym, ale Ty możesz chcieć z tego zrezygnować na rzecz i poczet czegoś innego. Taka jest historia. Zatem jako kierunek owszem, no, ale ja widzę Ciebie tu rezygnującą na rzecz czegoś innego. Będzie dobrym, jeśli nie będzie to sumianym zapałem. Tak Ci podpowiem. Zatem działaj, moja droga. Działaj. Pozdrawiam Cię serdecznie. Zresztą Ty masz dzień urodzenia, który mówi o kwestiach administracyjności szeroko pojętej. Pozdrawiam. To było... Tak, to... Tak, idziemy dalej. Tutaj to nie jest na YouTube. Tu YouTube. Kochana Agiatis, nie potrafię żyć bez. Powiedz mi proszę, jak wcześniej wspominałaś, kiedy mniej więcej spotkam kogoś takiego jak on? Ściskam mocno, zdesperowana. Nie bądź zdesperowana tutaj. W każdym razie, jeżeli chodzi o kwestie emocji, to też to, co wysyłasz, to też energię wokół siebie tworzysz. Zatem też proszę zwróć na to uwagę, ale zobaczymy. Kiedy spotkasz kogoś takiego jak on? Kogoś, kto będzie do Ciebie pasował. Ania, pokażcie karty. Kiedy spotkasz kogoś takiego jak on? Kiedy spotkasz kogoś takiego jak on? Wiesz co, ja mam pokazane, że do końca zimy może ktoś wyciągnąć do Ciebie rękę, ktoś bardzo inteligentny, ktoś starszy od Ciebie tutaj, zatem do końca zimy się może ktoś pojawić przy Tobie. Pamiętaj, że czas w tarocie bywa kapryśny, ale to jest raczej bliżej niż dalej, bo ta konfiguracja jest kart tu, zatem do końca zimy mam wrażenie,
A jeśli sobie na to pozwolisz, oczywiście się ktoś taki pojawi przy tobie. Zatem tak, nie jest to jakiś odległy czas. Pozdrawiam, ściskam cię bardzo, bardzo mocno. Ok, tu poproszę na YouTube. A co ukrywa w związku z, czy on ma już... Co on ukrywa w związku z... W ogóle aspekt mi się pokazuje, jakieś straty generalnie przy nim. A tutaj mi się pokazuje jakiś aspekt straty przy nim, ale zobaczymy, co ukrywa w związku z. Jeżeli chodzi o to, co ukrywa, jest aspekt czegoś materialnego przy tym, w tychże historiach. Ja mam wrażenie, że coś mu nie poszło, bo popatrz, aspekt, czy on już ma, które chce się pozbyć. Karty pokazują to w negatywie, że owszem, może coś takiego jakby się zarysować w kartach, bądź o tym myśli, bądź jakaś okazja była, być może myśli nad okazją, żeby coś takiego zrobić, bo jest to tu. Bo to, co jakby przeszkadza, jakby inwestycja w ruchomość, nieruchomość, która została jakby nadana, pokazana, wskazana przez osobę inną, czyli tak jakby nie do końca on to sam znalazł. I jakby ta historia z tym pozbyciem się, upłynnieniem, czy też przejściem w inną będzie dla niego finalnie korzystniejszą. Zatem tak, aspekt finansowy, aspekt straty, czyli być może pozbycia się, jak najbardziej. A to się może też tutaj rysować. Mam wrażenie też, że on coś w tej całej historii, albo go coś zabolało, albo coś mu poszło nie tak, bo jest powodem jakaś strata tego wszystkiego, zatem też proszę weź to pod uwagę. Ale też, moi drodzy, czasem zapytanie osoby, o którą pytacie o pewne historie, jest lepszą historią. Dostajecie jakby możliwy, pełny obraz historii, bo w relacjach międzyludzkich nie ma nic gorszego niż domyślanie się i budowanie sobie bazy na tych domysłach. Można zapytać kart jak najbardziej, co w trawie piszczy, o co tutaj się zapytać, ale historię, co ukrywa w związku z, karty pokazują możliwe otoczenie, ale nie pokażą wam dokładnie palcem. Pamiętajcie o tym. Zatem tak, może to mieć na znaczeniu, o co pytasz, ale też jest to spowodowane jakąś stratą. To też jest ważna informacja. Polecam komunikację z tąże osobą. Pozdrawiam cię bardzo, bardzo serdecznie. Pytanie w mailu o 19:20. A mam tutaj. Dobry wieczór. Zwaliłam wszystko tym razem całkowicie, czyli rozumiem, że twoje działania znowu spowodowały to, że w jakiś ten sposób odwrócenie historii. Wszystko zależy od tego, jak my się do pewnych rzeczy ustosunkujemy i czy uczymy się na błędach, które wcześniej popełniliśmy. A to jest to. I zobaczymy, jak to wygląda, czy to ma szansę na naprawę. Czy to ma szansę na naprawę?
to ma szansę na naprawę, czy to ma szansę na naprawienie. Ma szansę na naprawienie, ale karty też pokazują, żeby w ogóle to jest to, co pomoże, wyciągnięcie ręki, czyli będzie szansa. Trzeba jakby nabrać do tego innej perspektywy, żeby nie bujać w obłokach, żeby nie rysować sobie czegoś. Zatem taka jest tu historia i być systematycznym i konsekwentnym w tych postanowieniach. A zatem tak mogę Ci, moja droga, odpowiedzieć. Pozdrawiam Cię bardzo, bardzo serdecznie. Idziemy dalej. Poproszę też na YouTube, jakie ma plan odnośnie mojej osoby, kiedy zacznie się coś ruszać do przodu w relacji. Kiedy? Jakie on ma plany odnośnie Twojej osoby? Ja mam pokazane, że w ogóle jest w jakimś dyskomforcie. Coś się stało takiego, że on się czymś martwi, takie mam wrażenie, ale jakie ma plany, co on ma tu w głowie, jakaś szansa, a coś w emocjach go gryzie. Tutaj jest przyblokowany na tą chwilkę, bo jest karta braku działań. A tutaj. Musicie sobie coś wyjaśnić, bo ja mam tu jakieś podejrzenie, ja tu mam jakąś niepewność, która może spowodować oddalenie się Was od siebie. Rozmawiajcie ze sobą, bo brak komunikacji rodzi domysły, a na domysłach daleko nie pojedziecie oboje. Bo ja mam jakąś tajemnicę między Wami, coś, co dręczy obie strony. Może również on w ten sam sposób myśli, co się dzieje w jego mniemaniu, a u niego w ogóle sprawy materialno-zawodowe mnie pokazują, jako zaprzątają uwagę, brak możliwości działań, blokadę, tak jakby nie mógł czegoś przeskoczyć w sobie, czy też do Ciebie. I karty mówią o półprawdach, że jeżeli coś macie, to to wyjaśnijcie. Tak jak jakby polecam, komunikacja, bo brak komunikacji może spowodować to, że Ty jesteś widziana tu jako królowa kielichów, a królowa kielichów mi się pokazuje tutaj również w historiach jako czegoś, co mówi o błądzeniu po omacku. Ja nie wiem, na czym teraz stoję, mam zmieniać, odwracać historię, bo i no właśnie bujanie w obłokach. Porozmawiajcie, moja droga, ze sobą tutaj i kiedy coś ruszy. Od momentu jakby dzisiejszego mnie się pokazuje na zimę. No, ale musicie porozmawiać ze sobą, naprawdę. Okej, idziemy dalej. Madziu, dziś sprawdź proszę, która droga będzie dla mnie najkorzystniejsza. Kończę w tym roku i nie wiem, co dalej wybrać. Myślę o jaki kierunek? Dobra, nie będę czytała jakby tych kierunków, które kończę, żeby czasem tutaj nie zdefiniować Twojej osoby, ukonkretyzować. A aplikacji bądź naukowa, bądź szkolenia. Zobaczymy, która z tych dróg będzie dla Ciebie najkorzystniejszą. Która z tych dróg będzie dla Ciebie najkorzystniejszą? A i teraz tak, aplikacja. Naukowa. I kwestia szkoleń. I teraz tak, szkolenia nie. Jeżeli chodzi o kwestię tutaj aplikacji, ja mam pokazane, że tak, ale troszeczkę w zmienionej formie, bo trzeba tutaj transformacji i żebyś sobie sama nie ucięła tej drogi. To jest to, bo karta rada, zainwestuj w to pytanie, czyli w tą historię. A jeżeli chodzi o kwestie naukowe, mam pokazane tutaj, że możesz do tego tematu wrócić za jakiś czas. Nie wiem, czy masz taką możliwość, ale karty pokazują tutaj, że jakby kwestie podniesienia sobie papierologii, dokumentów,
klientów również jest przy Tobie jako możliwe, tak? I jakby z całych tych dwóch historii mnie podoba się bardziej w kartach o aplikacji. A jeszcze tu jest coś o służbach, tak? Nie, to też nie. To nie, bo to mi się pokazuje, że możesz poczuć się oszukana. Zatem aplikacja mi się pokazuje, kwestia naukowa, być może nie teraz, bo ja mam pokazane tutaj, że jakby trzeba poczekać i jakby na inny poziom, być może się zmieni coś w prawie, być może warto jakby do tego wrócić za jakiś czas. Aplikacja mi się pokazuje najkorzystniej w tej całej sytuacji. Mam nadzieję, że Ci pomogłam. Dobrze, idziemy dalej. I tu YouTube. Poznałam pewnego, przychodzi do mnie do pracy. Zagaduje, ale nic nie proponuje. Czego chce i jak to się dalej potoczy? Pozdrawiam, dobrze. Pyta Kasia, pewnego mężczyznę. Jak to się dalej potoczy? Ja powiem tak, jeżeli chodzi o jego osobę, wskazana jest tutaj, nazwijmy to, ostrożność. Bo on może za bardzo chcieć się zakotwiczyć na Twojej osobie i no nie do końca, on jest rozliczony. Może potrzebować albo rozmowy. Karty pokazują, że on potrzebuje zmiany jakby perspektywy, jakby tych historii. Karta serca i zamiarów mi się nie podoba w stosunku do Twojej osoby, a zatem luźna znajomość, nie polecają karty w wchodzenie w głębszą relację z tąże osobą. A pozdrawiam Cię bardzo serdecznie. Idziemy dalej. Okej. Proszę o rozkład na predyspozycje zawodowe, talenty. 8, 10, 19, 28, 20, 23, 24, 25, 26. A, i 4. 4. 4. I teraz tak, 20 to jest 1, 10, 10, 19, 26 i tu jest 4. Według daty ukryte talenty, które masz w sobie, inżynier, przedsiębiorca, zawody związane z służbami mundurowymi, biznesmen, elitarna profesja, notariusz, chirurg, praca powiązana z militariami, zawody z ustalaniem pewnych reguł i praw. Może to być również polityka i prawnik. To masz w ukrytych talentach w dacie urodzenia. A jakie masz predyspozycje zawodowe według kart? Pokażcie karty, w którą stronę mogłaby. Aj, to nie jest na YouTube. Okej, to nie jest na YouTube. Idziemy dalej. A, to miało być jednak na YouTube, czyli dobrze sądziłam. Okej. A już myślałam, że kafę popełniłam. Zobaczymy z kart, moja droga. Okej. Tak czułam, że to na YouTube, ale jeszcze raz. Karty, talenty. Talenty. Pokażcie, jakie ma talenty. Gdyby Ci się zdarzyło, moja droga, taka historia, że nie napisałeś na YouTube, napisz mi godzinę wysłania SMS-a, treść SMS-a na maila mojego, że wtedy i wtedy nie dopisałaś, nie wysyłaj drugi raz SMS-a, nie ma takiej konieczności. Zobaczmy. Talenty zawodowe. Talenty zawodowe, jakie tutaj. I znowu jest karta sprawiedliwości przy Tobie. Zatem coś jest na rzeczy. Karta sprawiedliwości mówi też o ustanawianiu praw, zasad, reguł, umowy, kontrakty, takie rzeczy. Tutaj się
zarysowały, zatem coś jest na rzeczy. Zastanów się nad tym. Czasem jest tak, że karty i numerologia mówią nam i nam się wydaje, że zupełnie to nie jest to, a warto, żebyśmy się nad tym zastanowili. Jak ja zobaczyłam i ktoś mi powiedział, że ja mam właśnie talent do właśnie tego, co robię i że będę pracować w mediach, no to w ogóle wyśmiałam pomysł, bo ja jestem bardzo nieśmiałą osobą. Zatem, no proszę. Tak to wygląda. Idziemy dalej. Tutaj. To nie jest na YouTube. Idziemy dalej. To nie jest na... A, jest YouTube. Czy odezwie się do mnie i kiedy? Czy on się do Ciebie odezwie i kiedy? Pokażcie karty. Czy on się do Ciebie odezwie i kiedy? Pyta dziewczyna z listopada. Pokażcie karty. Czy on się do Ciebie odezwie i kiedy? Czy on się do Ciebie odezwie? Jest duże prawdopodobieństwo, że się do Ciebie odezwie. A ten odzew może być podyktowany jakąś emocjonalnością, a czy też emocją. Do końca listopada. Tak. I tu dalej. Co jest powodem milczenia? Ma żal do mnie, złość, a może mu wstyd za to, co zrobił. Zobaczymy. Co jest powodem jego milczenia? Co jest powodem milczenia tej osoby? Co jest powodem milczenia tej osoby? Pokażcie karty. Co jest powodem milczenia tejże osoby? Jakieś oddalenie mi się pokazuje. Czegoś nie widzi. Tutaj. On musi coś przetrawić, to jest raz, sam ze sobą się kłóci, ale jest tutaj znowu pokazana, że on wyciągnie rękę do Ciebie. On musi sam ze sobą sobie poradzić, dosłownie tak. On ma wrażenie, że coś przegapił, coś gdzieś tam... Karta, to co jest w przeszkodzie, nie widzę uczucia, odtrąciłem uczucie, odtrąciłem coś ważnego, zatem taka jest tu informacja. Musi sam ze sobą sobie poradzić, bo jest, kłóce się ze sobą. No, ta emocjonalna też była jakby pokazana już wcześniej. Kilka dni temu pojechałam zobaczyć się. Co było powodem takiego zachowania? Co było powodem takiego zachowania? Co było powodem takiego zachowania? Po pierwsze, ktoś mi się pokazuje, jakby mu doradzał, czy też wprowadzał jakiś zamęt tutaj, bo jest karta mężczyzny, który jakby psuje mu pewien jakby obraz. Ja mam wrażenie, że on ma jakieś kłopoty po prostu i to też rzutuje na jego emocje, bo on jest przyblokowany na emocje. Zatem tak. To, co on czuje, to, co go dosięga, niestety osoby wydają, które są najbliższe, również tutaj zmierzają, ale też mam pokazane, tak jakby jemu się coś wypaliło. Wypalenie. Pozdrawiam Cię serdecznie. I to nie jest już na YouTube, zatem to wszyscy na dzisiaj. Bardzo, bardzo Wam dziękuję za dzisiaj, a dziękuję Wam raz jeszcze za wszelkie tutaj informacje zwrotne z Waszej strony. Zatem dziękuję Wam bardzo, bardzo serdecznie. Całuję i pa, pa!